Poller wierzył, że triumf jest już bliski. Nigdy żadnej akcji nie przeprowadził z taką cierpliwością i tak dokładnie. Jego szef dawno zdjąłby tych ludzi i właściwie nic by nie uzyskał, oprócz kłopotów z nową organizacją. Bo organizacje te powstawały przecież jak grzyby po deszczu. On, Poller, wie o tym dobrze i wie także, że prymitywne metody zawodzą w tej grze. Sięgnie do sztabu wroga, sparaliżuje jego kierownicze ośrodki. Zapalił cygaro, zaaplikował sobie rzetelną porcję dymu, potem podniósł słuchawkę. W tych sprawach z telefonu korzystał rzadko. Tylko wówczas, gdy wiedział z pewnością, że podsłuch jest wykluczony. Usłyszał znajomy głos. Nie lubił tego głosu, pogardzał zresztą ludźmi, z których usług korzystał. Chętnie ich wykańczał, gdy spalili się lub okazali bezużyteczni. W tym wypadku gotów był jednak okazać zadowolenie. Szmata, bo szmata, ale sukces niewątpliwy. Dobrze zrobione, powiedział. Odłożył na chwilę słuchawkę i sięgnął po zapałki, bo zgasło cygaro. Nie denerwuj się. Głos Pollera brzmiał tym razem łagodnie i cicho. Nikogo z nich jeszcze nie zdejmę. Mam czas, przynajmniej do jutra. Kontakt z ich centralą to wielkie osiągnięcie. Musimy mieć łącznika. Tak, tak, w tym kościółku też się rozejrzę. Co jeszcze? Mówisz o oficerku z Abwehr? Trochę nam przeszkodził, jest niezręczny i chyba niezbyt sprytny. Dobrze, dobrze, zgoda. Możesz go upolować. Heil. Odłożył słuchawkę. Właściwie ci ludzie nie zasługiwali na niemieckie pozdrowienie, ale tym razem wstał. Wygładził mundur i wyprostował się przed portretem Führera. Wyciągnął rękę. Czy dano mu będzie stanąć przed wodzem w takiej pozycji w mundurze Standartenführera? Dzień był ciężki. Profesor von Lipke, wchodząc do kawiarni, domyślił się, że zastanie Lizę. W szatni była oczywiście Helena, żona tego kuszki. Lipke sądził, że jednak nie przyjdzie, że to przynajmniej zostanie mu oszczędzone. Ale ona siedziała na swoim zwykłym miejscu z robótką w ręku. Przypomniał sobie, że kiedyś zapytał, co robi i wtedy mu odpowiedziała, że to sweter dla Horsta na gwiazdkę. Sweter był już prawie gotów. Helena pasowała teraz rękawy i wydawało się, że nic poza tym jej nie obchodzi. Wie przecież, że Horst nie żyje, myślał Lipke, pochylając się nad jej dłonią. Jakieś bardzo mi pani żal, bardzo współczuję, nie przechodziło mu przez gardło. Powiedział, jest wojna, a my walczymy. Zostawił płaszcz i wszedł do salki kawiarnianej. Z trudem panował nad sobą. Jego poprzednik, Artur I, mawiał, nie podejmuj niczego, póki nie odzyskasz pełnej równowagi. Ale on, Artur II, nie mógł czekać. Był w sytuacji, w której każda minuta miała ogromną wartość. Liza siedziała oczywiście przy jego stoliku i bawiła się kostkami domina, z których budowała wysmukłą wieżyczkę. Usiadł na swoim miejscu, nie podając jej ręki. — Kazałeś mnie zabić — powiedziała cicho Liza. Była spokojniejsza niż on. — Dlaczego? — Nie wzywałem cię. Artur sięgnął po cygaro i oglądał je z powagą. — Mówiłem, że nie wolno spotykać się ze mną bez wezwania, a w każdym razie nie wolno przychodzić do Doroty, gdy tu jestem. Chcę wiedzieć, o co mnie podejrzewasz. Kelnerka przyniosła piwo. Kufel był zbyt pełny, piana osiadła na dłoni, gdy podniósł go do ust, a profesor nie znosił źle napełnionych kufli. Poczuł w ustach gorycz, wypił jednym haustem potężną porcję i zapalił cygaro. Musiał jej teraz wyjaśnić, a raczej przede wszystkim musiał ją uspokoić. Nie tłumaczył. O nic już Lizy nie podejrzewa. Powinna zrozumieć. Znaleźli się w sytuacji szczególnej i wszystko wskazywało na to, że Liza, która znała Artura I i tamtych dwóch z fabryki, pracuje na dwie strony. Żachnęła się. Profesor nakazał jej milczenie. Nie, to nie była jego ocena. To były informacje, które otrzymał. Informacje te okazały się fałszywe. Zresztą każdy się może mylić, ale on, Artur, jest zbyt ostrożny, by działać pochopnie. To Horst Kuszka chciał wykonać wyrok na własną rękę. Powiedziałem mu, mówił von Lipke, że odwołuje rozkaz, że po bliższym sprawdzeniu informacje okazały się nieścisłe, a on jednak poszedł do ciebie. Właściwie podejrzewałem go od początku.
ale chciałem mieć pewność. Musiałem go sprawdzić. I miałem rację. To on dla nich pracował. To on wydał Artura I. Profesor był tego dnia zbyt zdenerwowany, by uważnie śledzić otoczenie. Liza słuchała w napięciu, nie spuszczając wzroku z Artura II. Żadne z nich nie spostrzegło Heleny, która minęła ich stolik, wracając z bufetu do szatni, cicho stąpając w swoich miękkich, służbowych pantoflach. Profesor zobaczył dopiero jej plecy i natychmiast zamilkł, ale było już za późno. Helena usłyszała ostatnie dwa zdania, a on jednak poszedł do ciebie i to on. Usiadła przy swoim stoliku w szatni i ukryła twarz w miękkiej wełnie niedokończonego swetra. Do tej sprawy nie będziemy już wracać, powiedział von Lipke. A teraz melduj. Liza opowiedziała Arturowi o Klosie, który uratował jej życie. Dokładnie jak zwykle w takich wypadkach zreferowała przebieg rozmowy. Nie było tego wiele, ale jednak parę informacji, parę nazwisk. Artur słuchał z napiętą uwagą. Na kiedy umówiłaś się z nim? Zapytał. Dziś wieczorem będzie u mnie, powiedziała Liza, po 9. W tej chwili pojawiła się w drzwiach Helena. Podeszła do ich stolika. Proszę panią do telefonu, zwróciła się do Lizy. W szatni było pusto. Liza podbiegła do telefonu i sięgnęła odruchowo po słuchawkę. Słuchawka leżała na widełkach. Chciałam z tobą pomówić. Helena stała obok niej. Właściwie się nie znały. Liza nie wiedziała, że Helena jest także w ich grupie. Wykluczała to organizacja siatki. Nie wiedziała również, że Horst, człowiek, który chciał ją zabić, był mężem szatniarki. O co chodzi? Zapytała Liza. Helena mówiła po polsku. Zwracała się do niej per ty. Liza nie ukrywała zaskoczenia. Ty masz kontakt z centralą, szeptała gorączkowo Helena. Daj mi ten kontakt. Nie rozumiem, co pani mówi, powiedziała sucho po niemiecku. Musisz mi uwierzyć, inaczej wszyscy zginiemy. Przechodziłam obok waszego stolika, słyszałam, jak on powiedział, że Horst, mój mąż Horst, był zdrajcą. Nie chciał wykonać wyroku bez rozkazu. To nieprawda. Liza ruszyła ku drzwiom. Helena zastąpiła jej drogę. Przysięgam na wszystko, co mi drogie, mówiła, że zadanie nie zostało odwołane. Przysięgam, że Horst był niewinny. Powiem ci coś jeszcze. Liza odsunęła ją brutalnie. Pani chyba oszalała, powiedziała sucho. Nic nie rozumiem. Wróciła do stolika. Po raz pierwszy od wielu miesięcy ogarnął ją strach. Przypomniała sobie twarz Polera, zapaliła papierosa i wciągała dym, czując na sobie spojrzenie Artura. Co się stało? Zapytał. Powiedziała mu. Musiała mu powiedzieć. Gdyby przestała mu ufać, znalazłby się w piekle, ogarnąłby ją koszmar, z którego nie byłoby już wyjścia. Słuchał z nieruchomą twarzą. Nic, co by zdradzało niepokój lub zaskoczenie. Co jej powiedziałaś? Zapytał. Nic. Masz kontakt z centralą? Tego pytania się nie spodziewała. On przecież wiedział, musiał wiedzieć. Nie mam kontaktu. Artur rozkładał kostki domina. Tego się bałem, powiedział wreszcie. Horst nie działał sam. Ona usiłuje teraz skończyć jego robotę. Patrzył na Lizę. W jego wzroku było coś, czego dziewczyna nie znała. Ty to musisz zrobić, rzekł. Nie ma nikogo innego, kto by mógł to dzisiaj zrobić. Wykonasz wyrok. A w nocy uciekamy z Wrocławia. Nikt z nas nie może tu zostać. Przyjdę do ciebie po 9. Teraz posłuchaj uważnie. Jej adres... Musi więc wykonać wyrok. Trzymała rękę w kieszeni płaszcza. Palce głaskały chłodny metal. To uspokajało. Z jakiej odległości trzeba strzelać? Sakramentalne z polecenia Artura? A potem od razu od progu, aby tamta nie miała czasu pomyśleć. Dwa strzały. Artur powiedział, najlepiej strzelać dwukrotnie. Pistolet ma tłumik, możesz być zupełnie spokojna. Ludzie muszą zabijać. Na tym polega wojna. Ale ona jeszcze nie zabijała i zupełnie nie wie, jak będzie żyła potem. Czy istnieje zresztą jakieś potem? A jeśli Helena jest niewinna? Do niej miał strzelać Horst? Teraz ona będzie strzelała do Heleny? Z polecenia Artura.
Co wie o tym człowieku? Przecież Artur I musiał mu ufać, jeśli uczynił go swoim zastępcą. Żołnierz powinien ufać dowódcy. Ona jest żołnierzem i nie ma innego wyjścia. Pomyślała o swojej matce. Matka uczyła ją mówić po polsku. Czytały razem polskie książki. Naucz się ich nienawidzić, mówiła matka. Nienawidzić to znaczy zabijać. Przed Hindenburg-Brücke wsiadła do tramwaju. Helena powinna być już w domu. Liza długo obserwowała Dorotę i widziała, jak szatniarka opuszczała kawiarnię. A może zdążyła zawiadomić gestapo? A może jej dom jest obstawiony? Wyskoczyła na trzecim przystanku, bez trudu znalazła starą kamienicę i powoli wchodziła schodami na czwarte piętro. Po drodze nie spotkała nikogo. Gdy przyciskała dzwonek do drzwi, znowu wróciły wszystkie wątpliwości. A jeśli ta kobieta jest niewinna? Stała na progu. Oczy miała spuchnięte, widocznie płakała. Była zaskoczona, a gdy spojrzała na Lizę, cofnęła się parę kroków. Zrozumiała, zanim Liza zdążyła sięgnąć do kieszeni, zanim odsunęła bezpiecznik. Z polecenia Artura, powiedziała Liza i czuła, że serce podjeżdża jej do gardła. Podniosła pistolet, ale nie mogła pociągnąć za spust. Opuściła broń. Strzelaj, powiedziała Helena. Strzelaj, powtórzyła. Czemu nie strzelasz? Mogłabym cię uprzedzić. Podniosła dłoń do ust i pokazała jej na dłoni małą kapsułkę. Cały dzień trzymam to w ustach, ale ci nie ułatwię roboty. Liza pomyślała, że ta kobieta mogłaby jej wydrzeć broń. Ścisnęła mocniej Waltera. Artur II mówił, strzelaj natychmiast, na nic nie czekaj, strzelaj. Zabijają ci, którzy nie myślą. Ale ona nie mogła nie myśleć. Żeby ta kobieta się przyznała, żeby potwierdziła swoją zdradę. Ludzie przed śmiercią mówią prawdę. Przynajmniej czasami mówią prawdę. Dlaczego zdradziłaś? Jednak masz wątpliwości. Helena nie ruszała się z miejsca. Więc posłuchaj. To nieprawda, co powiedział ci Artur. Horst nie poszedł do ciebie z własnej woli. Otrzymał rozkaz, jak ty dzisiaj. Ale rozkaz został odwołany. To nieprawda. Wiem, że Artur otrzymał wiadomość, bo wiadomości przynosi czasem taki mały chłopak z kościoła i wiem, że miał się później spotkać z Horstem. Nie odwołał rozkazu. Horst był uczciwy i dlatego Artur go zlikwidował. Liza milczała. Jeśli to prawda, jeśli Artur... Wszystko jest skończone i jutro albo jeszcze dzisiaj w nocy siądzie na stołeczku pod drzwiami w gabinecie Polera, oczekując na przesłuchanie. Nie chodzi zresztą o nią. Chodzi o to, że wszystko straciło sens, że oni wszyscy... Strzelaj, powiedziała Helena. Było to trochę teatralne. Przecież Liza już nie strzeli. Przesunęła znów bezpiecznik, schowała pistolet do kieszeni. W tej chwili usłyszały obie warkot motorów i zgrzyt hamulców. Znały ten warkot. Nocami budziły je samochody zatrzymujące się pod oknami. Helena odsunęła rulety. Zobaczyła SS-manów i żandarmów. Wyskakiwali na chodnik, stawali wzdłuż ulicy. Kilku weszło do bramy. Uciekaj na strych, powiedziała Helena. Tam jest przejście do sąsiedniej kamienicy. A ty? Ja już nie będę uciekała. Zawiadom centralę. Osunęła się na podłogę. Liza pochyliła się nad nią. Była śmiertelnie zmęczona. Nie czuła już nic, nawet żalu, nawet strachu. Zamknęła Helenie oczy i wyszła, zostawiając drzwi szeroko otwarte. Niech tu przyjdą. Przez małe okienko na struchu widziała SS-manów stojących ciągle wzdłuż ulicy. Może Artur chciał w ten sposób sprawdzić, czy ona, Liza, wykonała wyrok? Zapłaci za to, pomyślała. Wiedziała już, dokąd teraz pójdzie. Istniał tylko jeden człowiek, który miał łączność, który mógł coś postanowić. Spojrzał na zegarek. Było późno. Miała mało czasu. Niedługo powinna być w domu, bo przecież zjawi się u niej Oberleutnant Kloss. Po co powiedziała o nim Arturowi? Nie mogła sobie teraz tego wybaczyć. Ostatecznie
To tylko oficer niemiecki, uspokajała się. Ostatecznie chodzi o to, żeby ich niszczyć. Każda metoda jest dobra. Organista był gotów do wyjazdu. Rudy stał obok niego. Byli już w płaszczach, ale organista wciąż jeszcze żegnał się z kościołem, w którym spędził większą część swego życia. Dotknął palcami klawiszy, potem usiadł i zagrał po raz ostatni. Pomyślał, że powinien jednak pozostać, że tamten się na pewno myli. Nie bał się zresztą nigdy o siebie. Bał się o Rudiego, który teraz niecierpliwie przestępował z nogi na nogę, radośnie podniecony, bo cieszyła go perspektywa wyjazdu na wieś. — Taksówka już pewno podjechała, dziadku — powiedział. — Idziemy — rzekł organista i przerwał grę. W tej chwili usłyszeli kroki. Ktoś biegł po schodach na górę. Rudy otworzył drzwi i zobaczył Lizę. Dawno już jej nie widział. — Liza! — krzyknął radośnie. Ale Liza musnęła tylko wargami jego czoło. — Zostaw nas samych, Rudy. — Pojedziesz z nami, Liza? — Zostaw nas samych — powtórzyła niecierpliwie. Wyszedł niechętnie, w kościele było zupełnie pusto, tylko jakiś mężczyzna w skórzanym płaszczu siedział niedaleko figurki świętego Antoniego. Rudy, jak uczył go dziadek, przyjrzał mu się dokładnie. — Tłumaczyłem ci, Lizo — mówił tymczasem organista — że nie wolno ci tu przychodzić. — Wiem, wiem. Wszyscy jesteśmy bardzo ostrożni. Bardzo ładnie konspirujemy, a wróg wie wszystko, słyszysz? — Działamy dla wroga! — krzyknęła nagle z rozpaczą. — Co się stało, Lizo? — opowiadała dokładnie. Przynajmniej starała się opowiedzieć dokładnie. O sobie, o Helenie i o Horście. Wreszcie o śmierci Heleny. Nie miała już wątpliwości. Artur II, szef grupy zaufany Artura I, był zdrajcą. Helena popełniła samobójstwo, była więc niewinna. Bała się gestapo. Artur nie odwołał wyroku na nią, Lizę. Artur kazał zlikwidować Helenę. Organista zdjął okulary. Liza opuściła wzrok. Nie chciała zobaczyć jego nieosłoniętych oczu. — To on — powiedział organista. Helena przekazała mu rozkaz i jeśli miał jeszcze raz spotkać się z Horstem — to on — powtórzył. Tamten miał rację. Teraz zrozumiał, dlaczego łącznik z centrali nie uwierzył w winę Horsta. Gdyby Horst zdradził, i Artur, i Liza byliby już aresztowani. — Kto miał rację? — zapytała Liza. — Człowiek, którego już nigdy nie zobaczę. Ktoś z centrali. — Zawiadom natychmiast centralę — krzyknęła. — Trzeba coś robić. — Nie mam łączności — powiedział cicho organista. — On odwołał łączność. — A kiedy nawiążą ze mną kontakt? — wzruszył ramionami. — Liza nie rozumiała. — Jak to nie masz łączności? — Ty nie masz łączności? Organista milczał. Usiadł znowu na swoim stołku i pogładził palcami klawisze. Przeklinał teraz swoją ślepotę. Gdyby widział, odnalazłby Artura. — Pojedziesz ze mną — odezwał się wreszcie. — To jedyny ratunek dla ciebie. Wstał. — Taksówka czeka. Papiery jakoś wykombinujemy. — Nie — powiedziała Liza. — Nie pojadę. Wydawało się, że nie rozumie. — Prędzej czy później — rzekł — odnajdą nas, a wtedy zameldujemy o Arturze i nie minie go kara. — Nie mogę uciekać — oświadczyła Liza. — Nie wiemy, kogo Artur przekaże jeszcze Polerowi. — Może nie wszystkich zdążył przekazać. — Zresztą — dodała — do mnie przyjdzie dzisiaj człowiek, którego on chce też zgubić, a ten człowiek uratował mi życie. Milczała. Była przekonana, że musi tak postąpić. Wsunęła znowu dłoń do kieszeni płaszcza i dotknęła metalu. Miała pod palcem bezpiecznik. Pomyślała, że w magazynku są 3 naboje. Artur kazał jej 2-krotnie strzelać do Heleny, a 3. nabój przynajmniej zostawił jej szansę. Zaopiekuj się Rudim, dziadku, powiedziała i wyszła tak cicho, że nie usłyszał nawet klapnięcia drzwiami. Hauptsturmführer Poller czekał. Teraz pozostało właściwie tylko czekanie. W ciągu najbliższych paru godzin nie miał nic więcej do zrobienia. Potem bezsenna noc. Ciekawe, czy ten człowiek będzie bardzo uparty. A może to kobieta?
W chwili, gdy von Lipke zameldował mu, że łącznik jego centrali wyznaczył spotkanie w pensjonacie Elizabeth, Poller zrozumiał, że nareszcie sukces jest pewny. Dali się złapać. Jego metoda okazała się skuteczna, a Standartenführer już wyrażał swoje niezadowolenie, już polecał zdjąć tych ludzi. Teraz oczywiście zdejmie się wszystkich. A może jeszcze poczekać? Gdyby łącznik z tej polskiej centrali okazał się niezbyt oporny, istniałaby szansa ciągnięcia gry dalej. Wybuchnął głośnym śmiechem. Miałby do dyspozycji własną polską siatkę i kontakt z ich kierownictwem. Świetny kawał. Standartenführer opowiadał, że podobna robota udała się gestapo w Belgii, ale tam byli Anglicy, a Słowianie są twardsi, głupsi, ale twardsi. Polerowi przyszło na myśl, że von Lipke jest jednak Niemcem. Kiedyś co prawda nazywał się Lipkowski, ale nie umie nawet po polsku. Zresztą to nie jest sukces pana von Lipke, który Poler nie będzie miał wspólnika w osiągnięciu sukcesu. Wspólników nie toleruje. Wypił jeszcze jeden kieliszek, dzisiaj mógł sobie na to pozwolić i podniósł słuchawkę telefonu. Czy sprawdzono obstawę wokół pensjonatu Elizabeth? Mysz się nie wyśliźnie. Oczywiście, nawet mysz. Wkrótce rozpoczną się przesłuchania. Specjalny oddział gestapo zjawi się w pensjonacie z iście niemiecką punktualnością. Poller zgasił górne światło i zapalił nocną lampkę na biurku. Badał działanie reflektora, prosto w oczy temu, kto będzie siedział na stołeczku przy drzwiach. Ciekawe, jak się zachowa Fräulein Liza. A jej kochanek? Poller znowu wybuchnął śmiechem. Przy okazji wielkiej gry można przeprowadzić i małą rozgrywkę. Przekona się Berlin, jak mało odporni na szantaż wroga są oficerowie Abwehry. A tymczasem Klos jadł kolację w małej restauracyjce przy Lessingstrasse. Długo studiował kartę, rozmawiał z kelnerem, starannie odliczał kupony kartek żywnościowych. Zachowywał się tak, jak oficer na urlopie, który przywiązuje dużą wagę do dobrego jedzenia, lubi posiedzieć w knajpie i popatrzeć na niemieckie dziewczęta, popijając powoli piwo i paląc cygaro. Ładnych dziewcząt co prawda nie było, ale Klos dbał o rytuał, o szczegóły. Grał swoją rolę ze świadomością, że gra rolę bez możliwości popełnienia błędu. Cena, którą zapłaciłby za błąd, była zbyt wysoka. Punktualnie za kwadrans dziewiąta uregulował rachunek, dał kelnerowi napiwek, niezbyt co prawda duży, ale wystarczający, by starszy pan w białej marynarce solidnie po prusku stuknął obcasami. Wyszedł na ulicę i od razu stwierdził, że wbrew przypuszczeniom nie jest śledzony. Pomyślał, że przecenił jednak przeciwnika, ale postanowił nadal działać tak, jakby Poller był przynajmniej Klosem. Wszedł do kwiaciarni, zapłacił majątek za 3 cieplarniane róże. W kwiaciarni odwrócił się specjalnie twarzą w stronę wystawy, tak by mógł być widziany z ulicy. Nikt jednak nie obserwował Klosa. Nikt nie zatrzymywał się przed kwiaciarnią. Nie wziął mnie pod uwagę, pomyślał Klos. Dla niego się nie liczę. W bramie domu, w którym mieszkała Liza, również nikogo nie zobaczył. Zadzwonił, otworzyła mu natychmiast. Była w płaszczu, źle uczesana, pod oczyma czarne pręgi. Przykro mi, powiedziała jeszcze w korytarzu, ale nie będę mogła spędzić z tobą wieczoru. Bardzo się spieszę. Podał jej róże. Dziękuję ci. Jej głos brzmiał sucho. Jesteś bardzo miły. Nie wiedziała, co zrobić z kwiatami. Położyła je najpierw na stoliku pod wieszakiem, potem wzięła stamtąd i otworzyła drzwi pokoju. Włożę je tylko do wazonu. Klos usiadł na tapczanie. Zdjął płaszcz, zapalił papierosa. Nawet rozpiął mundur. Mówiłam ci już przecież, w jej głosie usłyszał rozpacz, że nie mam czasu. Kwiaty zostały na stole. Podbiegła do niego. Wybacz mi, kochany, musisz już iść. Dlaczego? Wychodzę. Tak, za chwilę wychodzę. Plątała się. Jestem zajęta. Może ci w czymś pomóc. Nie, nic takiego. A widząc, że on nie zamierza wstać z tapczanu, powiedziała ostrzej.
Jestem zajęta służbowo, rozumiesz? Poller wyznaczył mi pewną pracę. Natychmiast do niego zadzwonię. Klos wstał i podszedł do telefonu. Ostatecznie oficerom przyjeżdżającym z frontu coś się należy. Nie, nie dzwoń! Krzyknęła. Wiedziałem, że to powiesz. Klos był teraz zupełnie poważny. Co się stało? Nie mogę inaczej. Zaufaj mi, Hans. Domyślał się już, o co chodzi. Ale nie mógł jeszcze odkryć kart. Nie mógł jej powiedzieć wszystkiego, bo czekał na potwierdzenie podejrzeń, które ostatecznie decydować miało o wszystkim. Ale czy otrzyma potwierdzenie? Może przeciwnik jest jednak mądry, może nie da się złowić w dość prymitywną przecież pułapkę. A wówczas? Będzie musiał stąd odejść i zostawić tę dziewczynę jej własnemu losowi. Chociaż to tchórzostwo, ale nie wolno mu przecież inaczej. Chodzi nie tylko o niego i nie ma prawa ryzykować. Muszę cię poprosić, Lizo, żebyś jeszcze chwilę poczekała, rzekł spokojnie. Dlaczego? Prosiłem kogoś, żeby zadzwonił do mnie na ten numer. To bardzo ważny telefon. Na mój numer? Jak mogłeś? Spojrzał na zegarek. Wskazówka stała dokładnie na 9:00. Mężczyzna w mundurze organizacji TOT był zawsze punktualny. Usłyszał dzwonek i zanim Liza zdążyła go wyprzedzić, podniósł słuchawkę. — Tak, to ja — powiedział. — Dobry wieczór. Usłyszał parę zdań, które dla podsłuchującego ich rozmowę nic nie znaczyły. Od koleżeńska pogwarka dwóch młodych ludzi, którzy przypadkowo spotkali się we Wrocławiu, ale dla Klosa miały ogromną wagę. Zadanie zostało wykonane. Poller dał się wciągnąć w pułapkę. Kazał otoczyć pensjonat Elizabeth. Gestapo wyciąga w tej chwili z pokojów ludzi, których Hauptsturmführer będzie przesłuchiwał całą noc. Niech sobie szuka łącznika z centrali. Klos, odkładając słuchawkę, po raz pierwszy spojrzał na Lizę z nietajoną czułością. Biedna dziewczyna, ile musiała przeżyć? A Artur II? Klos ma jeszcze parę godzin. Musi zdążyć się z nim rozprawić. Jeśli nie on, wykona to mężczyzna z organizacji TOT. Teraz trzeba się spieszyć. Liza musi natychmiast opuścić Wrocław. Wyobrażał sobie, jak się zachowa, gdy jej powie hasło. Lizo, zaczął. A jeśli jednak ryzykuje? Musi już ryzykować. Nieprawdopodobne, żeby także Liza... Podeszła do niego. Idź już, nie wiem, jak mam cię prosić. W tej samej chwili klapnęły otwierane drzwi. Wszedł człowiek, który musiał mieć klucz do tego mieszkania. Stał na progu, spokojny, nieruchomy, w kapeluszu na głowie. — O co to zamierzasz prosić pana oberleutnanta, Lizo? — O nic — powiedziała. — Już o nic. Więc tak wyglądał z bliska profesor von Lipke. Poinformował Polera o pensjonacie Elizabeth i przyszedł tutaj. — Po co? Czy jest sam? Czy ma na dole obstawę? To interesowało Klosa najbardziej. Jeśli ma obstawę, jaka jest szansa, żeby Liza opuściła ten dom? Poller wie, że Klos jest w mieszkaniu Lizy. Jeśli więc zlikwiduje Artura? Teraz wszystko rozumiem, Lizo powiedział, i przepraszam cię. Spodziewałaś się pana? Liza nas sobie nie przedstawiła. Twarz Artura II była ciągle nieruchoma. Nazywam się Erik von Lipke. Pan Klos, jeśli się nie mylę. Jest pan świetnie poinformowany. Moja uczennica, bo muszę panu powiedzieć, że Liza jest moją uczennicą, a ja emerytowanym nauczycielem muzyki. Opowiadała mi o pańskim bohaterskim wyczynie wczorajszego wieczoru. Przesada. Klos usiadł przy stole. Artur zajął miejsce naprzeciwko niego, nie zdejmując kapelusza. Ja pana chyba gdzieś widziałem, profesorze. O, już wiem, w Dorocie. Pan grywa w domino. Owszem, dość często. W gazetach jest niewiele do czytania. Trzeba czymś zabijać czas. Urwał i wyciągnął z kieszeni dwa cygara. Jedno podał Klusowi. Muszę panu zresztą powiedzieć, że najciekawsze wiadomości wojenne można znaleźć nie w prasie, ale w opowieściach ludzi wracających z frontu. To oczywiście fragmenty, strzępy, ale przy odrobinie wprawy...
Proszę sobie choćby wyobrazić, że ktoś opowiada panu o przyjacielu, który właśnie został wysłany pod Stalingrad. Ten ktoś dorzuci jeszcze, że korpus pancerny, w którym służył jego przyjaciel, był dotychczas we Francji, a przedtem walczył w Grecji. Człowiek dostatecznie zorientowany będzie już wiedział, że chodzić może tylko o trzeci korpus pancerny i że ta jednostka przerzucona została właśnie pod Stalingrad. Interesujące, prawda? Oczywiście. I co dalej? No, jeśli dodamy parę nazwisk, które mimochodem padły w rozmowie, można by sporządzić niewielką notatkę. Jakie to formacje niemieckie znalazły się ostatnio w Rosji? Rozumiem. Klos uśmiechnął się i wsunął rękę do kieszeni. Wstęp do małego szantażu, prawda? Nie wyjmować ręki z kieszeni. Profesor von Lipke miał już broń przygotowaną. Oparł rękojeść rewolweru o stół. Strzelam bez pudła, powiedział. I zwrócił się do Lizy. Ubezpieczaj, Lizo. Liza posłusznie stanęła przy drzwiach. W ręku trzymała pistolet. Klos nie spodziewał się, że i ona jest uzbrojona. Jednak tym razem nie docenił pana von Lipke. A przecież ma go właściwie w ręku. On sam stworzył sytuację, w której najlepsze wyjście stało się nagle możliwe. Wszystko jednak zależy teraz od Lizy. Klos sięgnął po cygaro i wyjął z kieszeni zapałki. Cygaro, powiedział, ułatwia czasem rozmowę. Liza powinna coś o tym wiedzieć. Czy ona rozumie? Czy istnieje szansa, że ona zrozumie? Lubię mieć do czynienia z inteligentnym przeciwnikiem, powiedział Artur II. To też gdzieś już słyszałem, odparł Klos. Zaciągnął się dymem. Von Lipke palił te same cygara, co Poler. Załóżmy, ciągnął profesor, że to, co w chwili szczerości powiedział pan Lizie, dotarłoby do gestapo. Miałby pan kłopoty, prawda? Być może. Klos nie tracił spokoju. Jednak prymitywny jest ten von Lipke. Albo bardzo się spieszy, chce Polerowi ofiarować jeszcze jeden prezent. A jednocześnie Klos zrozumiał, że jeśli Poler wyraził zgodę na taką rozgrywkę, znaczy to, iż nic o nim nie wie. Niczego się nie domyśla. A Artur II, nie spuszczając wzroku z Klosa, mówił dalej. Mógłby pan uniknąć tych przykrości. Dostarczając nowych informacji, tak? Jest pan naprawdę pojętny, Klos. Musiałbym wiedzieć, dla kogo przeznaczone są te informacje. Oczywiście nie dla pana przełożonych. Profesor von Lipke był już przekonany, że ma ptaszka w sieci. Jako oficer Abwehry zdaje pan sobie chyba sprawę, że teraz nie ma już odwrotu. Zbyt dużo pan wie i my zbyt dużo wiemy o panu. Klos patrzył na Lizę. Przesada, powiedział. Teraz zaczynała się rozgrywka. Przesada, powtórzył. Mielibyście mnie w ręku, gdyby informacja o dyslokacji trzeciego korpusu odpowiadała prawdzie. Mogę pana zapewnić, że nie odpowiada, ponieważ została wymyślona tu, na tej kanapie. Inne informacje też. Teraz zwracał się do Lizy. Chciałem się przekonać, Lizo, czy dobrze pracujesz dla Polera. Ja przecież tego nie powtórzyłem Polerowi, krzyknęła Liza. Nie, ty nie powtórzyłaś. Powtórzył on. Spojrzał na Artura II. Dla kogo pan właściwie pracuje? Dla Polera czy dla wroga? Sądzę jednak, że dla Polera. A ja nie lubię ludzi prowadzących podwójną grę. Myślał jednocześnie. Teraz już, jeśli Liza jest niewinna, musi zrozumieć. Zerwał się z krzesła i przycisnął dłoń Artura do powierzchni stołu. Strzelaj! Krzyknął Artur. Na co czekasz? Strzelaj! Liza strzeliła dwukrotnie, tak jak uczył ją Artur, gdy rozkazał wykonać wyrok na Helenie. Nie myśląc, pamiętając tylko, że trzeba strzelać celnie. Ciało Artura usunęło się na podłogę. Klos wstał, schował rewolwer Artura do kieszeni. Zapalił znowu cygaro. Był bardzo zmęczony. Marzył o odpoczynku, o godzinie snu, a tyle było jeszcze do zrobienia. Poler czeka na meldunek Lipkego. Należało zakończyć grę z Polerem, ustalić, czy przed domem jest obstawa i jak wydostanie się stąd Liza. Dziękuję ci, Lizo, powiedział, ale ona stała ciągle przy drzwiach z bronią gotową do strzału.
Stój, powiedziała bardzo cicho. Sądzisz, że stąd wyjdziesz? Klos patrzył na nią, nie rozumiejąc. Jeszcze się nie domyśliła? Biedna dziewczyna. To musiał być dla niej straszny szok. Należy przede wszystkim wysłać ją na odpoczynek. Oczywiście, że wyjdę, powiedział. Przynajmniej mam nadzieję, że uda mi się wyjść. Ale najpierw pójdziesz ty. Sięgnął znowu do kieszeni. Posłuchaj uważnie. Pojedziesz na dworzec berliński. Tu jest bilet pierwszej klasy. Tu dokumenty na nazwisko generałowej Telchow. Wracasz z Krakowa, gdzie odwiedzałaś męża w szpitalu. Tu masz kwit z przechowalni bagażu. Walizka i torba skórzana. W dnie torby dalsze instrukcje. Pieniądze, rezerwowy paszport, gdybyś na jakiś czas musiała wyjechać na odpoczynek do Szwajcarii. Wszystko na ciebie czekało i do ostatniej chwili nie wiedziałem, czy będzie mogło być wykorzystane. Popatrzył na nią. No, nie stój tak. Daj mi rewolwer. Z tym będzie trochę kłopotu, bo powinienem strzelać z własnego, ale jakoś da się załatwić. Ciągle nie rozumiała. Prawda docierała do niej powoli. Wreszcie wybuchnęła płaczem i to było nareszcie szczere. Klos podał jej chusteczkę. Wytrzyj oczy. Zachowała się wspaniale. Teraz potrzebny nam spokój i zimna krew. Poller to nie von Lipke. Klos podniósł słuchawkę i powoli nakręcił numer. Jak zareaguje tamten? Musi uwierzyć. Nie ma innego wyjścia i nie może się nawet przyznać, że Artur był jego agentem. Chodzi jednak głównie o to, czy jest obstawa na dole. Mówił nerwowo, tak jak powinien mówić człowiek, który przed chwilą zlikwidował agenta wroga. Meldował Polerowi, że w mieszkaniu Lizy Schmidt nie zastał dziewczyny, oczekiwał go natomiast nieznany mu bliżej niejaki von Lipke. Lipke zaproponował jemu, Klosowi, współpracę z obcym wywiadem. Oczywiście zareagował ostro i podczas bójki zastrzelił tego człowieka. Po tamtej stronie długo trwało milczenie. Dlaczego nie wziął go pan żywcem? Usłyszał głos Polera. Podczas bójki, powtórzył Klos, chciałem go ująć, ale on też miał broń. Znowu czekał długo na odpowiedź. Proszę zostać w mieszkaniu, usłyszał wreszcie. Przyjadą moi ludzie i zajmą się ciałem, a panu należy się pochwała za lojalność i czujność. W głosie Polera nie było ironii. Klos odłożył słuchawkę. Lizo, rzekł, pójdziesz piętro wyżej i poczekasz, a zjawią się tu ludzie Polera. Potem opuścisz kamienicę. A ty? Zapytała z niepokojem. Ja odpocznę sobie przez ten czas. Ciebie zaczną poszukiwać dopiero za parę godzin, gdy nie zjawisz się w mieszkaniu. Będziesz już wtedy w Berlinie. Pocałował ją. Idź już, Lizo. Idź już i bądź ostrożna. Mnie nic nie grozi. Hauptsturmführer Poller rozpoczynał tymczasem przesłuchanie. Oddział specjalny gestapo aresztował w pensjonacie Elizabeth 27 osób. Żołnierze, którzy przyjechali na urlop, urzędnicy z Berlina, paru emerytowanych oficerów. Każdego przesłuchiwać trzeba przynajmniej godzinę. Minie jeszcze sporo czasu, zanim Poller przeżyje największe rozczarowanie w swojej dotychczasowej karierze. Ale nigdy nie przyjdzie mu na myśl, że jego przeciwnikiem w partii, którą przegrał, był Klos, oberleutnant Abwery na urlopie.